Szwajcaria! Słyszeliśmy, że jest tutaj bardzo drogo. Czy uda nam się nocować na dziko? A jeżeli nie, to ile nas to wszystko wyniesie? Nie było łatwo znaleźć tu miejscówki. Jesteśmy w okolicach Lucerny. Przed wjazdem do Szwajcarii warto... Wczoraj, jak zobaczył swoją gitarę... No właśnie. Znaleźliśmy taki sposób... Blubacz. W tym kraju należy wykupić winietę, a kosztuje ona... To zamotałem się na zjeździe i zamiast pojechać drogą Atwas, musimy wracać do Polski. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie ze słonecznej Szwajcarii. Pierwsza nocka za nami. Nie było łatwo znaleźć tu miejscówki. Jesteśmy w okolicach Lucerny. No tam się trochę pokręciliśmy, ale parkingi były dosyć drogie. A nie chcieliśmy ryzykować mandatem w okolicach 100 euro za parkowanie na ulicy w nieoznakowanym miejscu. Są tutaj w okolicy takie farmy, oznaczone to są jako farmy. Są to takie mini kempingi, ale są bardzo drogie, od 50 do 70 euro za noc. Więc no, staraliśmy się znaleźć coś za darmo albo za niewielką opłatą. Tak, dlatego wróciliśmy się tutaj na to miejsce piknikowe, 25 minut od Lucerny i było cicho, spokojnie, mamy las naokoło. No i czego więcej chcieć od Szwajcarii na razie. Przez Szwajcarię nie chcemy przejechać tranzytem, ponieważ żeby korzystać z autostrad i z dróg ekspresowych w tym kraju należy wykupić winietę, a kosztuje ona 51 euro, tak? Tak, jest to winieta na cały rok. Tak mówią, że na cały rok, tylko chciałabym to sprostować. Dokładnie. Bo kupując winietę, zawsze ona jest ważna do końca stycznia przyszłego roku. Więc my kupując winietę w październiku, mamy ją ważną tylko do stycznia 2024. Myśleliśmy, że będziemy mogli tą samą drogą wrócić z Turcji i jeszcze sobie poeksplorować Szwajcarię, no ale niestety nie zrobimy tego, bo nie będziemy kupowali znowu winiety. No z tego co czytałam, najlepiej ją kupić 1 grudnia, bo już wtedy można i wtedy jest ona ważna przez 14 miesięcy. To jest dobry pomysł. Do stycznia przyszłego roku. Mhm. No my niestety mamy tam, nie wiem, przez 3-4 miesiące, ale pewnie nie zdążymy już tutaj wrócić, więc pojeździmy troszeczkę sobie teraz. Tym bardziej, że ma być cały tydzień po 25-26 stopni. Październik. No jest to chyba jakiś ewenement, bo patrzyłam, że już w przyszłym tygodniu w tym miejscu ma być tylko po 10 stopni i po 4 w nocy, więc no trzeba korzystać. Przed wjazdem do Szwajcarii warto zatankować do pełna, ponieważ ceny paliwa sięgają nawet 2,17 eurocentów. Także w Niemczech było dużo taniej, bo zatankowaliśmy za 1,78 euro. Podczas drogi tutaj przydarzyła się nam jeszcze przygoda. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię, co się stało. Teraz Paweł mówi, że przygoda, ale wczoraj jak zobaczył swoją gitarę... No właśnie, jak widzicie jest bez pokrowca, ponieważ cały pokrowiec był mokry. Przewróciła nam się toaleta i na szczęście w Niemczech zrobiliśmy serwis i ta część taka no najbardziej nieczysta była pusta, ale trochę wody wyleciało nam ze spłuczki. Zamoczyła mi pokrowiec. No, pierwszy raz nam się coś takiego zdarzyło. Nie wiem, jak to się stało. Leżała po prostu całkowicie na boku. No, nie wiem. Nie jechałem jakoś szybko, ani no, na zakrętach, te górki, ani nic. No, było sporo rond, więc może po może prostu... Może na tych rondach. Może na tych rondach gdzieś tam się gibnęła. Była lekka. Dokładnie. Kończymy już ogarniać vana, no i jedziemy do Lucerny. Przekonać się, czy rzeczywiście jest to takie piękne miasto, bo nosi miano najpiękniejszego w Szwajcarii, więc przekonamy się na własne oczy. Mam nadzieję, że nam pomożecie ocenić, czy ona jest naprawdę taka piękna. Mamy mały problem z parkingiem, bo okazuje się, że prawie wszędzie można płacić tylko w frankach szwajcarskich. My mamy tu różne waluty, ale franków nie mamy. Znaleźliśmy taki sposób, Blue Badge, czyli taka niebieska plakietka z zegarem po prostu. Można nią, z tą plakietką parkować na niebieskich liniach na godzinę. No a nie, w niektórych miejscach, gdzie są białe linie, można na dłuższy okres czasu, na przykład na 5 godzin i za darmo. Tylko trzeba po prostu ustawić czas, kiedy zostawia się samochód. Kosztuje to 3 euro. Można to kupić na przykład na stacjach benzynowych. My tongue. I can taste your lies. How to measure?
No już na miejscu. Znaleźliśmy parking, możemy zostawić tutaj samochód na 5 godzin. Za darmo. No nie do końca, bo zapłaciliśmy prawie 3 euro. 3 euro. No ale będziemy mogli używać tej pakietki w wielu miejscach. Także uważam, że to jest super opcja. Ucinasz mi głowę, kochanie. O tak. No lepiej wyglądasz z taką krótszą. Dobra, nie przeciągamy, idziemy zwiedzać to najpiękniejsze miasto Szwajcarii. Po jakichś 15 minutach jesteśmy już w centrum. Doszliśmy do mostu Spreuebrug z 1408 roku. Jest to drewniany kryty most i podobno w środku są malowidła, tańczące śmierci. Obrazy są, tak jak mówiliśmy, są umieszczone na każdym przęśle drewnianym w takiej trójkątnej formie. Przedstawiają one, tak jak mówiłam, tańczącą śmierć z ludźmi różnej profesji, różnego zawodu. Jest to symbolem na to, że mieszkańcy Lucerny, jak i w sumie myślę, że wszyscy ludzie są sobie równi, bo wszystkich nas tak naprawdę ostatecznie czeka śmierć. Szwajcaria ma bardzo ciekawy podział administracyjny. Składa się z 26 kantonów, z których każdy posiada swoją własną konstytucję. Każdy kanton ma swój herb, swoją flagę. No i tak jak widzicie i się pewnie domyślacie, kolorami Lucerny jest właśnie kolor biały i niebieski. Taka też jest flaga, taki też jest herb, bardzo prosty. Biało-niebieski na tarczy. Zbliżamy się do mostu Kapelbrug, który pochodzi z 1365 roku i jest najstarszym krytym drewnianym mostem w Europie. Tuż koło mostu znajduje się ośmiokątna wieża kamienna. Służyła ona kiedyś do celów obronnych, później było tam więzienie, teraz znajduje się archiwum. Dopiero gdy zbliżymy się do mostu, to widać, że nie prowadzi on taką najkrótszą drogą do drugiego brzegu, a jest w takiej formie zygzakowatej, może taka litera Z powiedziałabym. Projekt ten został dostosowany do bagnistego podłoża rzeki. Mimo tego, że jest tutaj mnóstwo turystów, wydaje mi się, że każdy znajdzie gdzieś kawałek takiego zacisza dla siebie. I takim miejscem chyba są tutaj te restauracje nad rzeką Reins, które cudownie się komponują w tą architekturę. Chyba tam sobie pójdziemy. Nie możemy się nacieszyć tym pięknym klimatem. Most z każdej strony po prostu wygląda obłędnie. Choć został on zrekonstruowany, bo zaledwie 18 lat temu większa część uległa zniszczeniu w pożarze. No ale jest pięknie. Nie czujemy się też jak kosmici nagrywając tutaj, bo jest tyle Azjatów z takimi kamerami, że my to po prostu jesteśmy pikuś. Dotarliśmy do, moim zdaniem, najpiękniejszego miejsca w tym mieście, czyli do Jeziora Czterech Kantonów. Nazwa pochodzi od właśnie kantonów, bo cztery, a właściwie pięć z nich ma dostęp do tego jeziora.
No moim zdaniem te góry otaczające jezioro po prostu nadają takiego cudownego klimatu. Jest tu też mnóstwo atrakcji, można przepłynąć się łódką, wypożyczyć rowerek wodny, pospacerować promenadą dookoła jeziora, po prostu nie można się nudzić. Jak wiemy, Szwajcaria słynie z bardzo drogich i pięknych zegarków, które mierzą czas doskonale po prostu. Dotarliśmy na ulicę, gdzie mieszczą się właśnie same butiki z zegarkami. No i powiem Wam, że ceny powalają z nóg. Oczywiście te najdroższe nawet nie mają cen, ale tak średnio widzieliśmy na przykład po 40 parę tysięcy euro. Szok. Tak się zastanawiamy, jakbyśmy tak wszystkie te zegarki z tej ulicy zliczyli, na ile lat podróżowania by nam wystarczyło. Ja myślę, że do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej. Wchodzimy na wieżę Schimmerturm. Jest to jedna z wież obronnych, murów obronnych otaczających Lucernę. Starą Lucernę. Starą Lucernę. Ale schodów jest co niewiara. Jesteś gotowa do obrony Lucerny? Jestem zdziajana, po przejściu tych schodów jest strasznie gorąco. Widok jest piękny, tylko że jest szyba. Niestety. Idziemy teraz murem obronnym do kolejnej wieży. Aniczka, się z tobą dzieje? Jestem padnięta. Podmierzasz czas na wieży zegarowej? Tak, sprawdzam, czy się zgadza. Idziemy teraz do trzeciej wieży. Halo! Gdzieś ty w las? Tylko że ja się zgubiłem i zlazłem z muru. Spuścić z oczu na chwilę Monikę i już nie wiem, gdzie iść. Widzicie? Idziemy murem! Coś ci się pomyliło. No wiem, już idę do ciebie. Warto wejść do tej wieży zegarowej, że tak powiem, bo mieszczą się w niej mechanizmy, które kiedyś były tutaj w licznych wieżach kościelnych, ratuszach i takich tam różnych miejscach. O Jezu, jak się jakoś zjajałem. Biegasz z góry do dołu. No bo ty gdzieś mi giniesz z oczu, tak to potem wygląda. No bo się nie pilnujesz. No obiecuję, że już obiecuję poprawę. A u podnóża murów, jak ze starych czasów, wypasają się krowy. I słuchajcie, jest to szkocka rasa, której ciężko nam było w Szkocji spotkać. Nie, może gdzieś raz widzieliśmy tylko. A są tu w Lucernie. O, takie fajne kudłate. Pyk. Ta-da! Nasze światełka znowu spadły. Paweł, musisz coś z tym zrobić. Mi się to podoba, bo to świątecznie wygląda. Słuchajcie, jak macie jakiś klej sprawdzony, dajcie znać w komentarzach, bo ja już nie mam siły tego przyklejać. Cały czas się odklejamy. Widzisz? I naprawiłaś. Złota rączka. Brawo ty. Piąteczka. Zmęczona? Troszkę tak. Robimy obiad i odpoczywamy. Nie ma to jak mieć zrobiony taki pyszny obiad.
Monika wczoraj zrobiła rybkę z sosem cebulowo-czosnkowym i z fasolką. Po prostu smakuje to fenomenalnie. Nie musieliśmy nic piec w piekarniku, tylko wszystko było duszone na patelni naszej. Tak, no zaczynamy zwiedzanie Szwajcarii. No, jak na razie wszystko nam się podoba, jest czat, także zostańcie z nami i zapraszamy do następnego miejsca. Prawie ominęliśmy to piękne miejsce. Nawet Rzymianie omijali ten potężny mazyw świętego Gotarda, więc śladami... Rzymian. Tak. My też ominęliśmy. Go też. A tak na poważnie to zamotałem się na zjeździe i zamiast pojechać drogą A2 skręciłem na Gotard Tunnelstrasse. I 17 km przejechaliśmy pod całą górą. Nie widzieliśmy nic. Ominęliśmy najpiękniejszą tutaj trasę. No ale teraz się wracamy. Jedziemy w drugą stronę, później pewnie zjedziemy też nią w dół. No i będziemy podziwiać te piękne widoki, bo nie można tego ominąć. Będziemy tak. Też jechać tą starą trasą Tremola, tak? Tremola, tak. A teraz pojedziemy po prostu no, przełęczą Gotarda, tylko że trasą A2 po zboczach gór. Właśnie stąd chciałem zacząć naszą przygodę z przełęczą świętego Gotarda. Niby malutki mostek, a jak bardzo ułatwił życie ludziom. Od 1863 roku wybudowano właśnie ten most, położono tutaj drogę i zaczął kwitnąć handel między południem a północą. Most ten jest nazywany również mostem diabelskim. Związana jest z nim legenda z Lucyferem, ale to już sobie sami zgooglujcie. Mnie to zastanawia, że taki mały mostek tak potrafił rozwinąć po prostu komunikację między północą i południem. A najbardziej mnie fascynuje fakt, że taka wąska rzeka, taka wąska szczelina tutaj tak utrudniała komunikację. Podróż z Bazylei do Milanu trwała 68 godzin przez ten wąwóz. Do momentu, kiedy zbudowano tutaj tunel kolejowy. Wtedy podróż zajmowała zaledwie 4 godziny. Z głównej drogi odbiliśmy na starą trasę Tremola, przez którą kiedyś biegł właśnie główny szlak między północą a południem. Droga cały czas jest brukowana. Widnieją na niej stuletnie tablice, które cały czas tutaj obowiązują. Pełnią funkcję znaków drogowych. Może zaraz jakąś znajdziemy. Już mamy taki mini offroad w sumie po tej brukowanej drodze. Ale to jeszcze nie offroad, bo jeszcze jest road. Przełęcz ta jest najniżej położoną przełęczą w Alpach, ale droga jest bardzo wymagająca, ma 37 zakrętów bodajże. Będziemy tylko na wysokości 2108 metrów i ciekaw jestem, jak ona wypadnie na tle drogi w Maroku w wąwozie Dadès. Bardzo jestem ciekaw.
Jak sami widzieliście, trasa Tremola niezwykle wymagająca, tym bardziej, że sporo pracy nas kosztowało, żeby nagrać dla Was jakieś piękne ujęcia z drona. Po całej tej przeprawie tak zgłodniliśmy, że od razu zatrzymaliśmy się na pierwszym lepszym miejscu i zjedliśmy obiad. Znajdujemy się teraz w nowym kantonie, jest to kanton Ticino. Jak już zdążyliśmy zauważyć po drodze, ludzie często rozmawiają w języku włoskim, są uśmiechnięci i mają taki temperament podobny do ludzi z Hiszpanii. Pogodni i cały czas rozmawiają dosyć głośno. Całkiem są inni niż we wcześniejszym kantonie. A teraz pozostało nam tylko znaleźć nowe miejsce do spania na dziko. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje w okolicy. Wygląda na to, że nie będzie problemu ze znalezieniem takowej miejscówki, bo jest dużo bocznych uliczek, piękne lasy naokoło, także zobaczymy, co nam pokaże aplikacja Park4Night. Aplikacja nam pokazuje całkiem sporo miejscówek, także którąś z nich na pewno wybierzemy. O, jest tego sporo, także spoko. Kolejny dzień pełen wrażeń. Zupełnie tego nie planowaliśmy, tak samo jak i wczorajszego dnia, po którym ja dzisiaj ledwo pociągam nogami, dlatego cieszę się, że jeździliśmy dzisiaj samochodem. Zatrzymywaliśmy się tylko na punktach widokowych i nie chodziliśmy dużo, bo ja naprawdę nie mogę chodzić. Nogi mi odpadają. Nasz ból w nogach wynika z tego, że wczoraj byliśmy na górze Pilatus, która góruje nad Lucerną, o której już Wam wspominaliśmy. Na szczyt oczywiście można wjechać kolejką. My wjechaliśmy z miejscowości Kręc do Fragmontek. To jest taka stacja mniej więcej po środku, no może jeszcze nie po środku. Przedostatnia. Przedostatnia, przed tą najwyższą górą. Tak, i ten ostatni odcinek spięliśmy się już na piechotę, na sam szczyt. Na piechotę też zeszliśmy do samego Kręc. Tak, bo kupiliśmy bilet tylko w jedną stronę, żeby zaoszczędzić trochę kasy. Wyniosło nas to ile? 20 franków od osoby. Czyli 4 dyszki na górę. Stronę. No a na piechotę, słuchajcie, 5,5 godziny po takich zejściach z łańcuchami, że trochę jest w tym moja wina, bo oczywiście Pawcio sobie wymyślił, że nie będziemy szli tym nudnym szlakiem, który prowadził na górę, więc wymyśliliśmy sobie, że pójdziemy trudniejszym. Znaczy ja wymyśliłem. Hal czat. Słuchajcie, tak niedaleko już, a tak daleko, ostatnie 5 minut. Niby miał być szybszy, ale był tak stromy, że po prostu schodzenie na dół bardzo boli również, tak jak wchodzenie na górę, a może nawet jeszcze bardziej. No tak, ale widoki zniewalające. Dzięki temu w sumie, że była piękna pogoda, widzieliśmy 4-tysięczniki, 3-tysięczniki pokryte śniegiem. No coś pięknego, całe jezioro 4 kantonów. Tak, piękna rozgwiazda, ślicznie to było widać z góry. Oczywiście nie trzeba iść na piechotę, tak jak my. Można sobie wjechać na samą górę kolejką i zjechać, ale jest to koszt rzędu 78 franków, czyli jakieś 81 euro od osoby, czyli no tak jak my musielibyśmy zapłacić. 165 euro, no sorry, ale nie stać nas na takie wydatki. Ale kolejką nigdy taką górską nie jechaliśmy, więc Przejechaliśmy się chociaż kawałek i to był taki bardzo widokowy przejazd. No cudownie było. Cudownie. Co tu dużo gadać. Dobra, szukamy miejscowy na dzisiaj. A propos miejscowy, zostaliśmy tam od razu na noc i to jest dobry tip, bo parking kosztuje tam za 24 godziny 5 franków. Tak. I można, no, można zostać 24 godziny i za każde kolejne 24 godziny kolejne 5 franków, także w sumie za jakieś tam 5 euro z kawałkiem no mieliśmy parking na cały dzień i jeszcze na nockę. Tak, i spędziliśmy tam cichą i spokojną noc. A dzisiaj szukamy miejscowy na dziko, bo wygląda, że tutaj będzie można coś znaleźć. Dokładnie, już się nie mogę doczekać. Jak widać, w Szwajcarii da się spać na dziko. Kolejne darmowe miejsce, cicha i spokojna nocka. Byliśmy tutaj sami, przyjechaliśmy wczoraj. Nie było trudno tego miejsca znaleźć. No, absolutnie. Piękny widok na dolinę, cisza, spokój. No czego chcieć więcej? Zabrakło nam jedynie wody. Znaczy, no starczyło nam jeszcze wczoraj na wczorajszą kąpiel. Na szczęście. Ale dziś już nie mamy nawet na pozmywanie naczyń, także Także gary do zlewu i jedziemy szukać wody. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zobaczymy, jak to jest z wodą w Szwajcarii, bo do tej pory nie robiliśmy tu jeszcze serwisu, także Oszczędnie z tą wodą podróżujemy. Chyba w Maroku się tego nauczyliśmy.
Słuchajcie, musimy wracać do Polski. Moniki tata jest w stanie krytycznym w szpitalu, także musimy zakończyć tą podróż. Chwilowo, także trzymajcie się i do zobaczenia kiedyś. Nie wiem jeszcze kiedy.